Ja też cię będę wspominał. Zawsze z uśmiechem. Pani Marigold! Idę! Trzymaj się. I ucałuj ode mnie Ciri, jak już ją znajdziesz. Tylko Dijkstra zmartwiony, nikt więcej. Co? Ktoś myślał, że będzie inaczej? To było naturalne. Baran jesteś. Słucham. Baran cymbał tłuk. Nawet nie spróbowałeś jej zatrzymać. A ty gdzie masz swoją? Filipę? Widać, miałem swoje powody. Tak, jesteś baran cymbał tłuk. No, ale nawet cymbał może się przysłużyć światu. Jeśli ktoś światły, powie mu jak. Dijkstra, co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razy uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików? Zielarzy, guślarzy. 2000? 3? A co? Robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodzieju z Rindę? Banana, Artkarej, Gulety. Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. To są lety z Gulety. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś wszyscy mi pomógł zginiemy. Zabić Radowida. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi. 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Dijkstra, to by był. Wizimirowi i mnie się to udało. Po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi. Bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Zastanowię się. Nie zabijam królów, wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Tak myślisz? Ekstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Gówno prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. To ciekawe. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Nie o taką północ walczyłem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. No dokładnie. No losy wojny...
I tak będą opłakane, wiadomo. Ale zadanko spisek jeszcze można zrobić, ewentualnie. Ale tak. Mamy tutaj główną fabułkę. Musimy iść do Priscilli. No i troszkę jeszcze zadań pobocznych. Nie wiem, czy teraz nie pójdziemy po prostu już na fabułkę na chwilę. A tutaj aż tak dużo nie zostało. Więc spoko. Także ja się zastanowię, co robimy dalej i tam się widzimy. Myślę, że tutaj. Myślę, że tutaj. Fajny jest oczywiście questik z Talarem, ale cóż. Na razie pójdziemy tutaj, tak myślę. No dobrze, skoro odwieczne pytanie ludzkości zostało rozwiane, no to teraz idziemy spokojnie jednak na fabułkę. Niech żyje sztuka. Powiedz Priscilli, czego dowiedziałeś się o Dudu. I zadanka mamy oczywiście takie. Ten spisek jeszcze zostawimy i też pytałem was na YouTubie w karcie społeczności, jak widzicie tą wojnę w Wieśku na Złych Wyborach. Możecie tam dołożyć swój głos i myślę, że no już większość się opowiedziała za jedną ze stron i myślę, że tak to poprowadzimy, ale spokojnie, ten spisek i tak możemy zrobić jako zadanie, ale później nie musimy jakby dalszej części, więc będzie ciekawie tak czy tak. Znowu się tu kręcisz. O, tu jest bardzo znany pokój. Ten. Kto miał questa w tym pokoju, to napiszcie w komentarzu. Mam plan, jak wyciągnąć Jaskra z łap łowców czarownic. Ale najpierw musimy znaleźć Dudu. A co to znowu za plan? Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaskra do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. Genialne, ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie może się ukrywać? Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią. Ale tym razem nie wrócił. Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Wcale mu się nie dziwię. Za Jaskra się przebrał? Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A po czym poznałaś, że to nie Jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. Dobre, dobre. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo u ludzi, którym ufał. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iriny Rynard. Całe dnie spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak, właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Skoro aktorzy są gotowi pomóc. Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Irina i jej trupa dużo mu zawdzięczają. Co łączy Dudu z aktorami? To ja ich ze sobą poznałam. Mieliśmy premierę, a Maksym leżał w garderobie pijany jak szpak. Więc pomyślałam o Dudu. Trudno wyobrazić sobie lepszego dublera niż Doppler. I Dudu tak po prostu przyznał im się, kim jest? No, na początku nie chciałam nic nikomu mówić, ale Dudu z Iriną od razu przypadli sobie do gustu. A jemu tak bardzo podobało się w teatrze. No, Dudu w teatrze że to zaczął jest z wami występować. W dobry sposób. Tak. Ale teraz Irina ma wyrzut każdą sumienia, że tego pozwolili mu się tak narażać. Możemy wykorzystać przedstawienie. Gdyby wpleść w tekst którejś ze sztuk wiadomość dla Dudu, może udałoby się go wywabić z kryjówki. Pomysł nie jest zły, ale parę wersów nie wystarczy. Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc na przedstawienia, które zna na pamięć? To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. Coś nowego, głośnego, co od razu przyciągnie uwagę Dudu. Najważniejszy jest dobry tytuł. Coś, o czym całe miasto będzie mówić. Jeśli chcesz, możemy zabrać się do tego od razu. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk
Może lepiej zajmij się tym sama. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Zobaczysz, będziemy się przy tym dobrze bawić. Możemy się teraz zająć. Przyjdę za 20 sztuki. Lat, może będę umiał. Masz już jakiś pomysł na fabułę? No, Wiedźmin 4. Bo wiesz, najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że może na ciebie liczyć i że chcemy uwolnić Jaskra. To musi być absolutnie jasne przesłanie, ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym, a to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Nie. Nie do końca. Trudno, zrozumiesz po drodze. Nie mamy teraz czasu, żeby ci wszystko tłumaczyć. Mamy czas. Teraz musimy znaleźć odpowiednią formę wyrazu. Najlepsza byłaby jakaś współczesna, chwytliwa historia. Może o kondotierach z Powis? O, już wiem, Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym, ale bezwzględnym bandycie i Dopplerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz Doppler musi się ukrywać i może liczyć tylko na Wiedźmina, który z kolei zrobi wszystko, by ratować swoją córkę. Albo nie, ukochaną. No, co ty na to? Może spróbujmy wymyślić coś innego. To wydaje mi się trochę... Za współczesne? Ach, racja. Czekaj, daj mi chwilę. Mam! Już wiem! Wystawimy historię o Jerzu z Erlenwaldu. Potajemne zaręczyny, klątwa, okrutna królowa, dzwony biją północ. Ale... I wtedy wszyscy widzą jego twarz. Potwór chce porwać księżniczkę Pawettę. Każą go zabić, ale pojawia się Wiedźmin. I wszystko dobrze się kończy. No, to postanowione, tak? Chciałeś coś powiedzieć? A dasz mi w ogóle dojść do słowa, czy już sama zdecydowałaś? O co ci chodzi? Na tym polega praca kreatywna. Przerzucamy się pomysłami, z których potem wybieramy najlepsze. Czyli twoje. No tak. W końcu to ja się znam lepiej na teatrze. Jak głupie. Ale ty oczywiście też masz swój udział w procesie twórczym. Jaskier ci to potem wyjaśni. Musimy wymyślić dobry tytuł. To dużo ważniejsze niż sama historia, którą przedstawimy. Mam już kilka pomysłów, może coś ci się spodoba. Naprawdę tym razem weźmiesz pod uwagę moje zdanie? Oczywiście, przecież pracujemy nad tym razem, ja tylko dowodzę. Mam na razie dwa pomysły. Ocalenie Dopplera i zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? No, to jest za długie. Ale złym wyborem będzie to. To jest lepsze. Zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Chcemy, żeby Dudu od razu zrozumiał przekaz. Jest tylko jeden problem. W historii o Pawetcie i Zaklętym Jeżu nie ma żadnych Dopplerów. A nie szkodzi. Zamienimy jeża na Dopplera. Najważniejsze jest przesłanie. Przybywa Wiedźmin i ratuje Dopplera. Jasne? To będzie komedia? Właściwie myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz coś lżejszego, zdecyduj i wezmę się do pisania. Masz rację. Lepszy będzie dramat. Niech będzie. W takim razie zabieram się do pracy. A ty siądź sobie gdzieś w kątku i mi nie przeszkadzaj, dobrze? W porządku. Skoro nie potrzebujesz pomocy przy pisaniu. Geralt, czekaj. Rym do Wiedźmina? Wołowina? Ach, nic już nie mów. Wołowina. O, to jest najlepsze. Skończyłam. Gdybym miała więcej czasu, zrobiłabym z tego małe arcydzieło, ale... Ale nie mamy czasu. Jaką wiadomość dla Dudu przekażemy w sztuce? Wiadomość? Myślałem, że wpleciesz do tekstu coś w rodzaju przyjdź do Zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje do charakteru mojej sztuki. Przecież napisałaś ją specjalnie po to, żeby nawiązać kontakt z Dudu. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem, poznamy go po bliźnie albo będziemy improwizować. Najpierw zanieś tekst madame Irinie. Wiesz, gdzie ją znaleźć. Jej trupa występuje w zaułku rzeźników. A, dołącz do nas później. Bywaj. Zanik sztukę. Zmiennik wybawiony. Ale fajna kwestia.
Czyli tak, ja mam takie zabijanie potworów, to moja natura i praca. Może wśród gości kręci się po cichu. Jeszcze słyszę o romansie, lecz podły charakter nie jest potworem. Musiałbym cały czas inne kwestie wypowiadać. Ciekawe, czy mi się uda. Lumpen proletariusz. To cały czas siedzi. Powinien zapierdalać na galerze. O! Wpuścisz jednego przybłędę i zaraz ich pełno w całym sąsiedztwie. Oliwier żyje. Chociaż coś. W tej naszej okrutnej serii się udało. I tamta dwójka zginęła za jednego Oliwiera. I podobno tamtych też bym mógł jeszcze zabić. Wiadomo, mógłbym nie robić całego questa, ale... To by było nieciekawe, tak szczerze. A ty gdzie? Tam kultura. Tu występuje trupa madam Iriny? Ta. Ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? Nie. Kurde. Nie chcę kupować biletu. Jak nie, to nie. Za darmo to se wiesz. Możesz kurwy przez okno pooglądać. A nie artystki. Można go zabić? Dać bilecik? Dobra, daj. Tak. Masz. Jeno nie właśnie nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe. Było już zawsze prawie dobrze, co? Ale... No, co? Dzień dobry. Madam Irina, czy moglibyśmy porozmawiać? Geralt z Rivii. Jaskier tyle nam o tobie opowiadał. Przyszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Jaskier ma kłopoty. Tego się domyśliłam. Ciekawa jestem tylko, jak bardzo poważny. Karmazynowy mściciel? Uwiódł czyjąś żonę i teraz musi się ukrywać. Ułożył obraźliwy kuplet o kapłanach Wiecznego Ognia? Gorzej. Spróbuję go z tego wyciągnąć, ale najpierw muszę skontaktować się z Dudu. Ale on przecież też zniknął. Mam pomysł, jak go tu ściągnąć, ale będę potrzebować waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Oczywiście, ale nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Sztuka. Chciałbym wystawić sztukę teatralną, coś, co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. A kto ją napisze? Pryszcilla. Sztuka jest już gotowa. To historia o Wiedźminie, który ratuje Dopplera. Ekstra. Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst. Ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. Zajmiesz się tym? Leko. Domyślam się, że sztuka o Dopplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo trudną. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka? Raczej topory, maczety i cegły. To Kraków. No dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. To Nowigrad? Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. Maskonury. Co to za maskonury? To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet omułki w dokach. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście. Może wycofali się z interesu? Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Albo nie ratować go? Dzięki za pomoc. Wrócę jak najmniej ochroniarzy. Albo na przykład nie jechać po Ciri. Do zobaczenia. Bo co tam, to nie jest gra o Ciri.
Halo, gdzie te maskonury? Super maskonury, dobra, najpierw idziemy tu. Ha, zwerbuj kuglarzy. Nie, to opcjonalnych nie chcemy robić. Będziemy nadgorliwi. Zdecydowanie nie. A tutaj jakby mi się nie udało zwerbować. Czy może się nie udać? Zaraz sprawdzimy. Jakbym dostał tak po ryju. Z 8 razy. Oj, ciemno tu macie, mości panowie. Znowu ten żuraw. Hattori będzie czekał. A jeszcze do Hattoriego muszę zajrzeć. A to na razie chyba nie jestem godzien. Do w Nowigradzie. Jeszcze do Velen musimy iść. W Velen to się jeszcze będzie działo. No beka ostra, wam powiem. Siemano. Ładna walka, niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny Shao! Naprawdę jesteście Nilfgaardczykami? Jesteśmy z Metiny, kurwa! Nie z Nilfgaardu! Wychowani przez dzikie psy na szerokich równinach Magdeira! Prawdziwi bracia krwi z niesławnych, brudnych Alen Metyny! Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto spojrzy w oczy bestiom? Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. A może załóżmy się. Jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz, Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. No ale jak ja przegram? Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. A jak przegram? Na pewno przegrasz. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Aha. Dobrze, mogę zmierzyć się z wami dwoma naraz. Zobaczymy to. Najpierw ja bym chciał zobaczyć tę kwestię. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Podwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wraca do mnie. Hal, kończ z tamtym, mam coś ekstra! Przegramy, no musimy. Geralt faja, no niestety. Ale ciekawe, jak to będzie wyglądać, bo zawsze z nimi wygrywałem. Zajdźcie go od tylca! On mi sofu zleje na pysk. Jeszcze Hal. No niestety. Dobrze walczyłeś, białowłosy. Spodobałeś się Halowi, widzę to na jego twarzy. Teraz możemy odpocząć. Pójdziemy ochraniać, co tam chcesz. Zjawimy się przed przedstawieniem, więc nie martw się o nic. A pieniądze zostają przy nas, prawda, Hal? Straciłem. Straciłem 140 bongosów. No cóż. Trzeba się poświęcać w tej serii. Bardzo. Geralt dostał wpysk za to. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. On już musiał odrzucić Yennefer. Ja nie wiem, czemu on jeszcze z mostu nie skoczył. Ale może nie wie, co robi. Zwariował.
Myślę, że klimacik jest ogólnie zachowany już teraz w tej czarnej zbroi. Nie wiem, że jakieś tam wiedźmińskie można nosić, ale niech będzie. Ależ wieje. Gdzie trzeba iść? A tam na górę, dobra. Te, nie wpadnij pod rynnę. Co ty gadasz? Witam serdecznie. Jestem gotowy, niestety nie nagłośnimy naszego przedstawienia. Pierożek. O, jesteś. Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie, jedna rzecz załatwiona. Masz konory? Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Dużo zarabiacie na przedstawieniach? No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. Oczywiście ty też dostaniesz swoją garzę. W końcu jesteś teraz częścią zespołu. Dziękuję. Muszę odrobić to 140. Kto zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Żaden ze mnie aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją... Jak? Bardzo jesteś ekspresywny. To się świetnie składa, bo będziesz grał Wiedźmina, a nie księżniczkę. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. Racja. Jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. Co ty, Garku, wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem jak spod jaj. No, chyba dasz radę. Nie. To kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie Abelarda byłoby wziąć Ryzę. Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Dobry easter egg, dobry. Jaka jest druga opcja? Maxime Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani no czy Bolliera w ogóle przyjdzie. Jak? Zaryzykujmy i dajmy tę rolę Maksymowi. Ostatnio miał dobry okres, więc może nas nie zawiedzie. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. O kurde. Co to jest złym wyborem? Niech zagra Priscilla. Nie obraź się, ale większość ludzi... Zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Rozumiem. Dam jej znać. Na pewno świetnie się spisze. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości, więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę.
Zoltan? O, co Zoltan. Ty robisz? Słyszałem od Rosilli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. Du willst heiß.